Witam Was, kochani, w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z pielęgnacją paznokci, ale pielęgnacją domowymi sposobami, czyli jak moczyć i w czym moczyć paznokcie, żeby one były ładne, zadbane, wybielone i delikatnie, żeby nasze skórki były zmiękczone i żeby nam łatwiej było je odsunąć, wyciąć. A więc, jak widzicie, mam tutaj trzy łyżeczki. W jednej jest sól, płyn do mycia naczyń i kwas acetynowy. W miseczce mam przygotowaną już ciepłą wodę i teraz rzucam składniki do miseczki. Jak widzicie, tak się prezentują moje paznokcie. One są tutaj delikatnie zaróżowane po lakierze, bo odstawiłam hybrydę i są w trochę gorszej kondycji niestety. Dlatego mam na nich hardy, ale to mi nie przeszkadza, żeby ich nie pomoczyć troszeczkę i dać im to, czego im trzeba. I teraz biorę sobie tą miseczkę. 10 minut moczemy paznokcie. Teraz moje paznokcie wyglądają tak. Są w opłakanym stanie, niestety. I przechodzę do dalszych kroków, czyli piłowanie, matowienie płytki i pychanie skórek, wycinanie. Właśnie po takim moczeniu naszym te skórki bardzo ładnie da się wyciąć. One są miękkie. Zobaczcie. Moje paznokcie są już gotowe. Bardzo zachęcam Was do wykorzystania mojego sposobu na moczenie paznokci z wodą, kwaskiem i solą, ponieważ 10 minut tak naprawdę zajmuje Wam ta czynność, tak? A paznokcie naprawdę korzystają na tym. Kwasek wybiela Wam płytkę, sól jest miękcza, płyn nawilża. I to koniecznie sprawdźcie, jaki macie płyn do naczyń, ponieważ najlepszy by był taki, który Wam nie wysusza
paznokci i rąk, tak, który nawilżę. Ja akurat używam często Fery, bo jest dla mnie akurat najlepszy. Wiem, widziałam, że są na przykład z Ludwika specjalne do pielęgnacji dłoni, do mycia naczyń i pielęgnacji dłoni, więc wypróbujcie, który dla Was będzie najkorzystniejszy i wykonujcie taki zabieg. Na pewno Wam się to przyda, a paznokcie będą odżywione, wypielęgnowane. I zachęcam Was teraz do łapek w górę, do komentowania i subskrypcji. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaki.